Cześć, witam moich szanownych widzów. Słuchajcie, dzisiaj następny odcinek z serii Bośnia. Było wiele pytań, wiele sugestii, bym dalej ciągnął ten materiał. Wiem, że niewielu wam się podoba, niewielu w stosunku do tego jest pozytywnie nastawionych, wielu zainteresowanych, wielu negatywnie. Lecz, jak już powiedziałem, będę materiał ciągnął. Więc wróćmy do tamtych lat. Pamiętam, że wydzielona grupa oddziału, w którym służyłem, miała za zadanie spenetrować niedaleko w Gowaru tereny, dwie wioski i nieokreślonej wielkości las. Przeczesać je w sensie znalezienia oddziałów walczących przeciwko Serbii. Wydzielona ekipa 30 osób, którą dowodził mój w tej chwili były przyjaciel, ruszyliśmy w lasy. Śmiałem się, że w formie, co mówiłem do znajomego, mówi, co idziemy na grzyby dzisiaj. Uzbrojenie taktyczne, tak zwane. Zresztą każdy był uzbrojony jak chciał, w co lubił, co kochał, czym się fascynował. Na moim stanie wówczas był SWD, czyli da. Tych, co się bardzo nie interesują, to był Dragunov, karabin snajperski, którego pokochałem, spałem z nim, traktowałem go bardziej jak kobietę. Po przejściu lasu stanęliśmy, można powiedzieć, tyralierą na wzgórzu, z góry patrząc na wioskę zamieszkałą przez ludność, która nie była określona pod względem przynależności etnicznej, przynależności do określonej, może to rasy, bądź to narodowości. Dowódca powiedział nam, że zejdziemy przez tą wioskę, co tam się dzieje, jakie jest nastawienie tej ludności w stosunku do nas, do Wielkiej Serbii. Schodząc tak zwaną tralierą z góry, delikatnie, powolutku, ubezpieczenie oczywiście dało nam znać, że jest spokój, że nie za bardzo wygląda to na nieciekawą sytuację. Kiedy weszliśmy w opłotki tej wsi, nastała kompletna cisza, pamiętam. Widać było przerażenie ludności miejscowej w oczach, gdyż w pewnym sensie przez to, że nie mieliśmy żadnych oznaczeń wojskowych przynależności do jakiejkolwiek organizacji, bądź do paramilitarnej, bądź nieparamilitarnej. Otóż bo widać, że znaczki Oswobodzicielnej Gardy Serbskiej mieliśmy na ramionach, oprócz tego trupie czaszki. Pamiętam, że już widać było piękny. Zarazem piękny strach w ich oczach, że nie wiedzą, czego się spodziewać. Wśród narodowości, których w oddziale było dużo, przeważała grupa ukraińskich żołnierzy od nas, nazwów Polaków, no i Serbowie. Oddział stanął na brzegu tej wioski. Dowódca dał rozkaz do przeczesania tej wioski dokładnie. Proste strzały. Znaczy nie strzały z karabiny, proste strzały tekstowe. Podchodziliśmy do każdej chałupy, każdego zabudowania, budów drzwi, wejście do środka. Słyszeliśmy te krzyki ludzi, którzy awanturowali się w to, że w ogóle wchodzimy na ten teren. Serbskojęzyczni żołnierze od nas tłumaczyli im, że po prostu przeszukujemy chałupy w sensie poszukiwania broni bądź
mundurów żołnierzy UCK, bądź również młodych chłopaków w mundurowaniu. Ja trafiłem ponad, jeżeli z tego co pamiętam, mój bohater, przepraszam, zapomniałem, że to nie ja, trafił na trzecią chałupę z brzegu. Była tam starsza kobieta, dwie córki w wieku, ja wiem, 16 około lat, starszy mężczyzna w wieku około 60 lat i młody chłopak w wieku około 25, który strasznie dziwnie zareagował na nasze wejście. Nerwowość w jego ruchach stwarzała taką sytuację, że prawdopodobnie może mieć coś wspólnego z UCK, do których mieliśmy strasznie antynastawienie, gdyż wiadomo, co robił UCK, na przykład z jeńcami naszymi. Jeżeli kiedykolwiek dostał się w ręce UCK Serb, szczególnie z milicji, bądź nawet z tigrowich, był delikatnie mówiąc rozpieprzony w dżazli. Zapytaliśmy się tego młodego osobnika, czy on tutaj mieszka, kim on jest. Po wstępnym badaniu stwierdziliśmy, że no, tu mieszka normalnie jako współwłaściciel tego domu. Delikatnie kapral poprosił go o pokazanie jego własnego pokoju. Mówi, że tu jest, on mieszka z ojcami w jednym pokoju, w drugich nie ma żadnych pokoi innego. Mój bohater wziął go za palcami, mocno ścisnął za uszy. Powiedział, że mu je oderwie, jeśli nie wskaże własnego pomieszczenia. Piszczenie, delikatne stwierdzenie, że pokaże nam własny pokój. Najpierw oczywiście był strzał z buta w drzwi. Dwóch moich kolegów, Iwan i Drago chyba, sprawdzili, czy pokój jest czysty. Weźmy do tego pokoju, co pierwsze piękne wrażenie, piękne zobaczenie na ścianie, tak jak u mnie wisi flaga Westhamu, bądź klęcznik muzułmański. Zobaczyliśmy flagę UCK. Momentalnie jednym szarpnięciem zerwałem tą flagę. Ona była z materiału takiego jakiegoś śliskiego, delikatnego tego. Rozdarłem ją na pół. Bohater rozdał ją na pół. Podszedł do... główny bohater tej powieści podszedł do tego młodego chłopaka i powiedział, że czy ma musztardę w domu. Bądź ketchup, bądź musztardę. Ten chłopak powiedział, że szokującym pytaniem powiedział, a po co to jest? Więc mój bohater zapytał się go, czy ma. Powiedział także w kuchni. Prowadząc go za fraki, poniewierając go po ścianach, kilka razy się obił o ściany niechcący. Oczywiście była taka sytuacja, że zaszli moi dwóch kolegów bohatera obszukiwało ten pokój w poszukiwaniu jakichś materiałów z rolniczołami Kosowa. Myśmy wtedy weszli do kuchni i po wydobyciu ze starego typu lodówki ketchupu i musztardy razem, ten kawałek oderwanej flagi to no niewiele miał, ja wiem, bo to była kawałek oderwana taki raptownie, to czyli ja wiem, może miał 20 cm na 40 zwinięty. Został polany ketchupem i musztardą razem wzięte i został powiedziane, masz to zeżreć. Popatrzył na nas błędnym wzrokiem, pełnym strachu. Ale to było tak jak rozmowa ze ścianą. Jeżeli tego nie zjedziesz, rozpieprzymy ci całą rodzinę. Masz wyjście. Zjedzenie kawałek tego materiału, bądź rozwalenie twojej rodziny. Pamiętam minę tego człowieka, jak wsadzał sobie dar na kawałki
ten materiał wsadza sobie do ust, już polany keczupem i musztardą. I podejrzewam, że w tych jelitach to była masakra jego. Jak musiał zeżyć ten kawałek materiału. Największą hańbą było to, że on w to wierzył, ta flaga jest czymś cudownym. Dla nas to była szmata naszych wrogów. Część dalsza powiadania w środę. Trzymajcie się serdecznie.